Nie bójcie kwiecień za pasem. Właściwie to już połowa miesiąca za nami. Co ciekawego w tych pierwszych miesiącach 2023 roku zdarzyło się na terenie gminy co, Z czym żeście ruszyli? Co w planach co w najbliższym czasie? No cóż, ym, pogoda pozwala, bo nie, nie było specjalnie zimy, która na, mogłaby nam dokuczyć i się na wiosenne miesiące przeciągnąć. Mamy wiosnę właściwie już od stycznia, dlatego też nie, nie czekaliśmy z inwestycjami. Rozpoczęliśmy ym, od chyba najbardziej oczekiwanej przez wszystkich mieszkańców inwestycji, to znaczy budowy dróg. Akurat tak w tym roku się składa, że skumulowały się nam pieniążki, środki finansowe z nowego ładu, z pierwszego i drugiego rozdania. Dwa lata temu i w ubiegłym roku podpisaliśmy stosowne umowy z ministerstwem i otrzymaliśmy promesy na budowę, sfinansowanie budowy dróg. W miejscowościach naszej gminy, ulicy Nowej w Drlowie, ulicy Kasztanowej w Drełowie i w kolejnych sześciu miejscowościach odcinków różnych, dłuższych, krótszych, ale na łączną długość ponad 10 km, i te prace już się rozpoczęły. Firma z sąsiedniego Międzyrzeca wygrała przetarg i rozpoczęła budowę dróg w miejscowości Zahajki i miejscowości Żerocin. Myślę, że do dwóch tygodni one zostaną, te odcinki zakończone bez mała kilometr i w jednym i w drugim przypadku w jednej i drugiej miejscowości później firma będzie budować drogę w miejscowości Witorosz kolejny Pereszczówka, Wulka Łozecka Żerocin kolejny odcinek Szachy i Pereszczówka no i oczywiście kwota, na jej... kwota? kwota 9 milionów 300 tysięcy złotych przy dofinansowaniu z funduszy naszych gminnych przy wkładzie własnym rzekłbym, biorąc pod uwagę Dofinansowania do, do poprzednich działań iluzorycznym, bo zaledwie 5%. Tym bardziej nas cieszy to, że nie musimy absorbować własnych środków. No i oczywiście najdłuższy odcinek, który, którego prace budowlane rozpoczną się w myślę w miesiącu maju, najpóźniej na początku czerwca. Czyli ulica Nowa w Drylowie na odcinku ponad 2600 metrów z remontem mostu na kanale Wiebrzkna, który w ciągu tej drogi też jest umiejscowiony. Wartość robót ponad 5 milionów złotych, także łącznie w, na drogi wydamy w tym roku na budowę dróg ponad 15 milionów złotych. To jest absolutny rekord. Nigdy w historii naszej gminy nie udało nam się w jednym roku skumulować nawet 10% wartości inwestycje, a gdzieś no dzięki pieniądzom z Nowego Ładu i jakby skumulowaniu tych środków możemy się rzeczywiście taką dużą, na taką szeroką skalę inwestycją poszczycić. To w trakcie realizacji, więc to myślę, że już cieszy mieszkańców za chwilkę, bo dosłownie za kilka dni rozpoczynamy modernizację oświetlenia ulicznego przez jego wymianę na oświetlenie ledowe. to inwestycja przesunięta z ubiegłego roku. No i myślę, że uda nam się, ponieważ we wtorek już podpisujemy umowę z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy wodociągów w miejscowości Sokule i kolonia Werbka, czyli tutaj łuski, część drelowa, te takie odcinki, których jeszcze, które jeszcze nie zostały zwodociągowane, część Zachajek, również nowe osiedle, które nie było 10 lat temu, jak budowaliśmy, Wodociąg w Zachajkach nie było zwodociągowane. dzisiaj się tam pojawiły nowe domy, nowe osiedla, mieszkańcy tam inwestują, wiążą z naszym terenem swoją przyszłość, w związku z tym chcemy po prostu ten teren zurbanizować i tam też wodociąg będzie wykonywany. Kwota dofinansowania to jest 3 miliony 800 tysięcy złotych z funduszy prowoskich. Pozostała kwota potrzebna na sfinansowanie całego zadania to wkład własny gminy i oczywiście wkład własny mieszkańców. Najważniejsze... Większa część oczywiście tego wodociągu to Sokule, które wreszcie zostanie zwodociągowane. To jest ostatnia wieś, która jeszcze nie jest wodociągowana i która nie ma <laughs> dostępu do drogi asfaltowej. I niestety, porusza się na chwilę obecną. Poruszają się mieszkańcy w kierunku Drlowa, czy, czy Dołchy właściwie drogą tłuczniową, ale to się też zmieni w tym roku. W tym roku Sokule doczekało się wreszcie, że wszystkie światła zostały na, na to miejscowość skierowane, powiem tak potocznie, bo powiat zdecydował o tym, że budujemy wspólnie z, <laughs> z, no właśnie buduje z nami wspólnie z gminą drogę powiatową, łącznie za 5 milionów złotych, 2,5 miliona gminy drewów, 2,5 miliona powiat. Powiat również czeka na dofinansowanie do pozostałej części mm, kwoty potrzebnej na kompleksowe zbudowanie tej drogi z funduszy prowoskich, ale zdecydowaliśmy się tu z panem starostą, że nie będziemy czekać, aż że bodajże na liście rezerwowej ten wiosek się znajduje, tylko zaczniemy budowę, bo mieszkańcy się i tak dosyć już naczekali. W związku z tym warstwę podstawową, warstwę nośną. W tym roku nawierzchni asfaltowej yy, powiat wybuduje za pieniążki swoje własne i nasze gminne. A my wcześniej, mam nadzieję, że zdążymy, dlatego trochę gonię, nie ukrywam z tym tematem, z tematem rozpoczęcia budowy wodociągu. Dlatego, że chcielibyśmy zdążyć przed budową drogi, bo do, trzeba będzie po prostu w kilkunastu miejscach, nawet tę drogę przekopać, położyć sieć wodociągową, a później na asfaltową. Nie odwrotnie, bo to wtedy zniszczymy to, co świeżo wybudowaliśmy. Dlatego też um, tych inwestycji mamy sporo. Odcinek, Łódź, w Sokule to jest 2,5 km. Ten, ten odcinek da możliwość no, połączenia z. Przejazdem kolejowym w miejscowości Dołcha, to już jest tam już jest nawierzchnia asfaltowa i można tą nawierzchnią poruszać się w kierunku szach, wzdłuż torów, drogą wewnętrzną, którą, z której korzystają mieszkańcy, albo też w kierunku Dołchy, między Podlaskiej i tak itd. itd. Oczywiście jest to odcinek, który y, też usprawni komunikację mieszkańców z Sokula. W przyszłości, jeśli ze strony Jaźwin powiat również wybuduje drogę, to będzie to już takie bardzo, bardzo. Ważne połączenie z Białą Podlaską, bo nie wiem, czy wszyscy są zorientowani, jak blisko Sokule leży od Białej podlaski ze 2,7 kilometrów od, od, od Słowacinka. W związku z tym rzeczywiście ta odległość jest niewielka, poprawi to komunikację mieszkańców, usprawni podróż do pracy, czy po zakupy, czy w jakikolwiek inny sposób. Także <laughs> Sokule od nas jest oddolone bardzo mocno, natomiast do Białej ma całkiem, całkiem blisko. Co jeszcze ciekawego? No cóż, yy, przygotowujemy się do inwestycji kolejnych. To oczywiście zależy wszystko od tego, te inwestycje zafunkcjonują, jak, jak, jak się doczekamy wsparcia z funduszy unijnych bądź, bądź rządowych. Przygotujemy się do kolejnego no, nowego ładu. Przygotowujemy dokumentacje budowlane do podbudowy dróg gminnych kolejnych, które jeszcze nie zostały wykonane. Tak jak chociażby droga w Wólce Łuzeckiej, droga Łysagóra, tak zwana w, w, w Drelowie, czy droga w kierunku Zbiornika w Żeliźnie, w kwasówce to są takie długie, ponad kilometrowe odcinki. Niewielu mieszkańców tam mieszka, ale jednak mieszkają tam mieszkańcy, prowadzą swoje gospodarstwa rolne czy, 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 czy domowe. W związku z tym myślę, że wreszcie w perspektywie roku półtora się doczekają, czekamy na pieniądze z Nowego Ładu, przygotowujemy dokumentację. Natomiast też rozpoczynamy w tym roku budowę oczyszczalni ścieków. Mamy to na to, <coughs> Mamy to środki, co prawda, niewielkie jeszcze w stosunku do potrzeb, które, które, które zrodzić, wiąże ze sobą budowa takiego dużego, takiej dużej inwestycji, bo mamy zaledwie 3 miliony złotych. To wystarczy na to, żeby rozpocząć. Chcemy skanalizować część dralowa i wybudować pierwszy segment oczyszczalni ścieków. W tym roku mamy na to środki. Kończy się nam dokumentacja pozw na pozwolenia na budowę, więc myślę, że nam się w tym sensie, że kończy, kończą się prace nad nią. Myślę, że już w w perspektywie dwóch miesięcy uzyskamy stosowne pozwolenia na budowę i, i rozboty po przetargu, oczywiście, które zorganizujemy, rozpoczniemy. Ważna inwestycja, na którą mieszkańcy Rowa zwłaszcza czekają. Mieszkańcy mm, pozostałych miejscowości może mniej, bo udało nam się w poprzednich latach ponad 600 oczyszczalni oczyszczalnicieków wybudować z funduszy głównie prawoskich, choć nie tylko. Dlatego też te jakby zbiorowe potrzeby mieszkańców pod tym względem są zabezpieczone w kwestii zrzutu ścieków, nieczystości płynnych, no ale jednak te zbiorniki bezodpłynne i przydomowe oczyszczalnie ścieków trzeba przynajmniej raz w roku, bo tak mówi uchwała Rady Gminy, opróżnić i mieszkańcy muszą mieć możliwość zrzutu tych ścieków. ścieków i ten zrzut będzie przeprowadzany za pośrednictwem naszej firmy Gminnego Zakładu Usług Wodociągowych, który, który zamierzamy wyposażyć w odpowiedni wóz i do naszej oczyszczalni te ścieki będą mogły trafić. Oczywiście nie będzie przymusu. przymusu mieszkaniec będzie mógł również te ścieki odstawić do na przykład oczyszczalni ścieków w Miodrzecu, ale myślę, że będziemy konkurencyjni cenowo, organizacyjnie i, i, i komunikacyjnie. Jednak te ścieki będą trafiały do nas. Musimy mieszkańcom taką możliwość mm, zapewnić. W innym wypadku zarówno i gmina, i mieszkańcy mogą mieć z tego tytułu kłopoty, bo tutaj naciski ze strony instytucji ochrony są, środowiska są coraz większe. Rzeczywiście najpierw trzeba było gminę z później ewentualnie z i rozległości naszej gminy wyposażyć mieszkańców w przedomowe oczyszczalnie ścieków, mm, oczyszczalnie ścieków stacjonarną, jej budowę. O, troszeczkę odwlekaliśmy z lecji braku środków, ale już tu w tym momencie jesteśmy pod ścianą i nie mamy wyjścia. Musimy tą robotę rozpoczynać. Za tyle środków, ile mamy, a będziemy w przyszłości na pewno ubiegać się o kolejne pieniądze i myślę, że skutecznie, tak jak to do tej pory miało miejsce, uda nam się jakieś środki pozyskać z funduszy bądź to rządowych, bądź, bądź unijnych i to inwestycje w perspektywie dwóch lat zupełnie zamknąć. No i oczywiście ważna inwestycja, która... Może się nie tyle, że rozpocznie w tym roku, ale pierwsze ruchy w tym kierunku poczyniliśmy. Gmina nabyła kilka miesięcy działkę przy szkole podstawowej w Drowie. Mamy tam ambicję wielką. Jest to taka, jeden taki z bardziej priorytetowych naszych celów. Chcemy zbudować samorządowe przedszkole połączone ze żłobkiem i z. Hmm, częścią, która, w której będą przygotowane posiłki, czyli kuchnią taką profesjonalną, w której będą przygotowane posiłki dla wszystkich naszych szkół. Ale żebyśmy już zrezygnowali z kupowania posiłków hmm, od firm komercyjnych, cateringowych, bo różnie to bywa, czasem się trafi coś lepszego, coś gorszego, Dziesiaki nie chcą jeść, mamy sporo z tego tytułu problemów, w związku z tym będziemy sami te posiłki przygotowywać. Chcemy wybudować ten obiekt nowoczesny, piękny, dostępny dla wszystkich. Chcemy, żeby to przedszkole było po prostu no, wizytówką naszej gminy, ale też zachęcało młode osoby do, do, do lokowania się na naszym terenie, bo będzie możliwość oddania dzieci do przedszkola. Kolejki się na pewno zmniejszą, aczkolwiek staramy się wszystkich przygarnąć, ale żłobka jeszcze nie mamy póki co, w związku z tym, jeśli żłobek się pojawi, to też myślę, że to będzie zachęta do tego, żeby mamy podejmowały pracę, A to jest nam przecież z oczywistych względów bardzo, bardzo potrzebne, dlatego też no, cieszy ta inwestycja, że, że już ją rozpoczęliśmy, bo, bo można powiedzieć, że w pewnym sensie została rozpoczęta, bo została nabyta działka, bezpośrednio przyległa do szkoły, tak więc o, może tak, tak w sensie logistycznym bardzo, bardzo fajnie nam się to będzie będzie komponowało. Także to, co mamy, to wydajemy. Cieszę się, że w tak dużych kwotach, chyba rekordowych, bo jeśli policzymy pomoc powiatowi przy budowie dróg, i przechodzisków w kocie 550 tysięcy złotych, którą zadeklarowaliśmy, i pomoc powiatowi przy budowie drogi powiatowej, o której wspominałem wcześniej, czyli drogi w kierunku Sokula, no to będziemy mieli ponad 40% pieniążków naszych budżetowych na inwestycje. To jest absolutny rekord, bo, biorąc pod uwagę kryzys, jaki, jaki mamy i zawruchę wojenną. No, to, 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 to nawet nie wiem, jak nam się to udało, ale się udało. Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że mieszkańcy to to zauważą Biotr, i docenią. Dziękuję. Piotr Kazimierski, Wójt Gmin. Zadowolony wójt z tego co widzę. Panie Wójcie, pozwoli Pan, że za kilka tygodni bądź miesięcy odwiedzimy Pana ponownie i sprawdzimy, jak toczą się prace właśnie we wspomnieniu. Zapraszam. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy wszystkie te dziewięć odcinków, o których mówiłem, dziesięć odcinków, przepraszam, o których mówiłem, będą, będą już wykonane.